Radio Klang. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dominik Kasicki i witam w kolejnym odcinku pierwszej książki. Dziś moją i Państwa gościnią będzie Martyna Pawłowska-Dymek. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Martyna jest autorką serii pod tytułem Wszyscy mamy źle w głowach, a dzisiaj będziemy rozmawiać o pierwszym tomie, który wyszedł w kwietniu 2022 roku pod tytułem Nic z tego nie zrozumiecie. Zgadza się. Martyno, na początek powiedz mi oraz naszym słuchaczom, jak smakuje pączkoburger. Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Cieszę się, że się pojawiło. Od razu wyjaśnię słuchaczom. Ja niedawno na moim fanpage'u umieściłam post z refleksjami dotyczącymi mojej książki i tego, jak jest odbierana przez różnych czytelników i różnych recenzentów. I tam właśnie wspomniałam o tym, że ta książka to taki pączkoburger, bo z jednej strony ma taką wierzchnią, słodką warstwę, jakby lukier, ale gdy się poszuka trochę głębiej, to jednak jest tam też głębsza treść, bardziej wytrawna, gorzka, czasami bolesna, ale w dalszym ciągu bardzo apetyczna. I to takie połączenie smaków, tej pozornej słodyczy, lekkości z tą taką cięższą, mocniejszą esencją jest bardzo różnie odbierane przez czytelników. Niektórzy twierdzą, że przeczytali bardzo przyjemną, lekką młodzieżówkę. Niektórzy twierdzą, że było wręcz zbyt słodko. Jeden recenzent mi powiedział, że rzeczywistość szkolna w tej książce jest tak różowa, jak jej okładka. Utkwiło mi to w pamięci. Natomiast inni czytelnicy zwracają uwagę na te dramaty, które dotykają moich bohaterów i na to, że jak się tam spojrzy głębiej, to to życie wcale takie różowe nie jest. I ja jak najbardziej doceniam każdy odbiór i każdą interpretację, każdą recenzję. To nie jest tak, że uważam, że ci czytelnicy, którzy widzą tylko tę wierzchnią warstwę, tylko tę lekką, łatwą i przyjemną opowiastkę, że oni nie mają racji, że czegoś nie zrozumieli. Jak najbardziej mają prawo do tego odbioru. To też mi pokazuje, że ta książka w chwili, gdy wypuściłam ją w świat, już nie jest tylko i wyłącznie moja. Ona już teraz jest także własnością czytelników i tego, jak oni ją zrozumieją. No właśnie, ja nie bez powodu zapytałem o tego pączkoburgera. Faktycznie i okładka również jest różowa, co może sugerować, że no, że jest słodko i lukrowato. A ja właśnie wbrew pozorom i myślę, że się nie obrazisz, a mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, porównałbym tę książkę do cebuli. Cebula, bo ma warstwy. Tak, dokładnie, bo ona w tej pierwszej warstwie, w pierwszym odbiorze jest bardzo słodka, wszystko pozornie, wszystkim się udaje. Te wszystkie konflikty, które tam są, one się dosyć łatwo rozwiązują. Ale jednak jak się tam spojrzy głębiej, no to u tych bohaterów, poszczególnych bohaterów tych książki, no bardzo dużo się dzieje. Tam jest bardzo dużo jakichś wewnętrznych przemyśleń, często kompleksy, jakieś konflikty z rówieśnikami, z rodziną. Tam jest dużo, dużo więcej, jak się właśnie zaczyna głębiej wchodzić i te warstwy ściągać. Wow, to jest niesamowite w ogóle, co mi powiedziałeś i pod wieloma względami bardzo, bardzo się cieszę, że te słowa padły i że tak to odbierasz. Porównanie do cebuli oczywiście ogromnie lubię, bo ja w ogóle jestem wielką fanką Shreka. Nie wiem, ile razy oglądałam pierwszą część. Czyli trafiłem.
Tak, jak najbardziej, zresztą ja się chwalę moją miłością do Shreka powielokroć i też lubię się do Shreka odwoływać, dlatego że myślę, że twórcy Shreka otworzyli drogę wielu twórcom i to nie tylko twórcom animacji, ale takim zakręconym pisarzom jak ja, którzy lubią troszeczkę się pobawić motywami, troszeczkę tam namieszać, jeśli chodzi o odwołania, inspiracje. Również takim twórcom Shrek bardzo, bardzo tutaj otworzył drogę. Książka jest jak cebula jak najbardziej i ma warstwy. Ja też myślałam ostatnio o Shreku w kontekście jednej z pierwszych scen, którą absolutnie uwielbiam, kiedy Shrek z taką wręcz desperacją, ale też nadzieją mówi do tego osła: jestem ogrem, nie przeszkadza ci to? A osioł go zaskakuje, odpowiadając: ani trochę. Bo ja przyznam, że jako początkująca autorka ja się trochę czułam tym takim ogrem, który musi pokazać się ludziom: cześć, jestem ogrem, nie przeszkadza wam to. I trochę się bałam, że czytelnicy wystraszą się właśnie tego, że ta moja książka ma te wszystkie warstwy i że jest tam taki niesamowity koktajl różnych pomysłów, różnych historii, różnych treści. I bałam się, jak to będzie odebrane, natomiast zostałam równie mocno jak Shrek zaskoczona tym, że odbiór jest w większości, w zdecydowanej większości bardzo pozytywny. No, trafiło mi się kilka jedynek na stronie Empiku. Myślę, że to są właśnie ci czytelnicy, którzy stwierdzili, że tych warstw jest jednak za dużo, ale poza tym jednak docierają do mnie bardzo budujące, bardzo sympatyczne, miłe opinie. No, kto nie ma jedynki na lubimy czytać, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Oczywiście te negatywne opinie i oceny są bardzo ważne, bo one pokazują nawet nie to, co jest do poprawy, bo to wiadomo, nie każdemu się książka spodoba, nawet znakomita książka, a mam nadzieję, że mogę w jakiś sposób aspirować do tego określenia, ale to pokazuje właśnie też to, o czym mówiłam na początku, że ta książka już nie jest tylko moja, już nie należy tylko do wąskiego grona odbiorców, którym ja ją osobiście pokażę, dam, słuchajcie, to jest moja książka, przeczytajcie ją, tylko sięgają po nią ludzie, którzy mnie nie znają, nie wiedzą, kim ja jestem, nie wiedzą, jak dużo ze mnie może być w tej książce i skąd się wzięły niektóre wątki, pomysły. Oni po prostu biorą to takie, jakie jest, bez żadnej sugestii z mojej strony. I to, że to im się nie spodoba, nie przyjmą tego, odrzucą, to jest jak najbardziej normalne. Ale jest też cała grupa osób, którym się to spodobało i ten Shrek im odpowiada i przyjmują go takiego, jakim jest. Bardzo mnie to cieszy. Tak się zastanawiam, jeśli chodzi o taką warstwę fabularną, ona skupia się właściwie na takim no, codziennym życiu uczniów, prawda? Tam jest, zgadza tam się. Jest kilka wątków, które głównych, które można wyróżnić. Jest wątek Kaśki, nowej uczennicy w szklasie, jest wątek też konkursu kapel, ale właśnie podoba mi się w tej książce to, że ona opowiada o tym codziennym, zwykłym życiu. I ja tak wracając sobie myślami do moich lat licealnych, tak, no to faktycznie też potrafiłem sobie te poszczególne postacie gdzieś tam odnaleźć. Wydaje mi się, że bardzo fajnie oddałaś też takie no, schematy różnych osób, że no, w każdej klasie jest jakaś taka typowa blondynka, jest jakiś playboy, jest ktoś, kto dosyć fajnie organizuje całą klasę, jest ktoś, kto też jest z boku tego wszystkiego i się bardziej przygląda, jest obserwatorem. Czy ta książka, czy te postacie i wydarzenia, one były w jakiś sposób wzorowane na czymś, czy właśnie nie? Czy to zupełnie jest jakby wolna taka kreacja twoja? Czerpałam inspirację z literatury, z filmów, z muzyki. I z muzyki. I jeszcze z muzyki.
najpierw wykreowałam sobie właśnie te postacie, tak je sobie pozbierałam, wkleiłam do takiego albumu szkolnego. No i żeby oni się tam w tym albumie szkolnym odnaleźli, to musiałam ich tak troszkę bardziej poznać od tej właśnie strony szkolnej. I w tym mi pomogły właśnie wspomnienia z moich lat szkolnych. To nie jest tak, że ja kogoś z moich znajomych skopiowałam, sportretowałam. To raczej chodzi o to, że szukałam osób podobnych w jakiś sposób do tych charakterów, które chciałam ukazać w mojej książce. Choćby wspomniałeś o typowej blondynce, myślę, że wychodzi ci o Elsę. Tak, dokładnie. To jest postać inspirowana w zasadzie chyba najbardziej filmem, choć również literaturą. Natomiast żeby wczuć się trochę bardziej, wyobrazić sobie taką dziewczynę w szkole, ja faktycznie troszkę wróciłam do moich wspomnień związanych z niektórymi koleżankami z klasy, które właśnie były takimi królowymi lodu, takimi pięknymi dziewczynami, świadomymi tego, że są piękne. To nie jest tak, że ja skopiowałam któreś zachowanie, ale może raczej pewnego rodzaju postawę, sposób bycia. I też nie jednej osoby, ale różnych koleżanek, które przychodziły mi na myśl. I dzięki temu ta Elsa stała mi się bliższa, pomimo tego, że charakterologicznie nie jest do mnie w ogóle w żaden sposób podobna. Jest to nawiązanie, Elsa to jest nawiązanie do Elsy z Krainy Lodu? Troszkę tak. Ela bardzo chce być księżniczką. A ponieważ mniej więcej w tym czasie, kiedy ona chodzi do szkoły, to właśnie ta Kraina Lodu była tak bardzo na topie, no to ona odnalazła w sobie to podobieństwo, czy może bardziej koledzy, koleżanki zauważyli to podobieństwo. Zdecydowałam się tego nie precyzować bardzo mocno, bo któraś na etapie beta czytania, któraś z czytelniczek zwróciła mi uwagę na to, że w sumie to takie trochę dziecinne, że nastolatka, licealistka tutaj tak bardzo chce podkreślać swoje podobieństwo do postaci z kreskówki. Więc stwierdziłam, że zostawię to w takim trochę niedopowiedzeniu, czy to ona sobie wymyśliła to przezwisko, czy ktoś jej wymyślił, ale w każdym razie przylgnęło do niej. A która z postaci jest najbardziej podobna do ciebie? Czy jest taka postać? Jestem ciekawa, czy to się da zgadnąć. No tak myślę o zainteresowaniach twoich, muzyczne, fotografia, takie artystyczne zainteresowania, to myślę, że może to być Weronika. Zgadza się, trafiłeś. A wydaje mi się, że nie jest to taka typowa postać, którą czytelnicy mogliby obstawiać jako alter ego autorki. Dlatego, że po pierwsze nie jest to jakaś główna, bardzo pierwszoplanowa postać, ona raczej jest na drugim planie. Poza tym no z pewnością jest to bohaterka pozytywna. Ona chyba nawet w tym pierwszym tomie nic szczególnie złego nikomu nie robi. No dobra, robi, ale w dobrych intencjach. Natomiast jest to postać taka troszeczkę zabawna, komiczna, chwilami karykaturalna, ale przyznam, że pisanie jej było niesamowitą przygodą dla mnie i też czymś, czego na początku pisania trochę może nie przewidziałam. Pisząc scenę z Weroniką i jej narrację, taką chwilami bardzo popadającą w skrajności, ja troszkę czułam się tak, jakbym przytuliła tę dziwną nastolatkę sprzed lat, pokazała jej, słuchaj, tu są twoi przyjaciele, oni cię akceptują, wiedzą, że jesteś dziwna, ale i tak cię akceptują. I to jest okej, że jesteś taka, jaka jesteś. Nie musisz być inna, wcale nie powinnaś być inna, nie powinnaś się próbować jakoś bardzo mocno dopasowywać. Po prostu jesteś w porządku taka, jaka jesteś. I nie spodziewałam się nawet, że to będzie dla mnie tak satysfakcjonujące. Mhm.
A czy jest jakiś bohater, z którym było ci nie po drodze, którego trudniej ci się pisało, albo może któryś z bohaterów zrobił ci jakiegoś fikołka i poszedł zupełnie inną stronę niż planowałaś? Oni robią cały czas fikołki. To jest tak, ja wpuściłam ich do tej szkoły i powiedziałam, no, róbcie co chcecie, tylko nie szalejcie za No, czyli bardzo. jak taka Nie posłuchali. nauczycielka. Nie posłuchali. No właśnie. Robią fikołki, natomiast ja te ich fikołki uwielbiam, bo to jest wspaniałe wyzwanie dla autora. To pokazuje, że ci bohaterowie są żywi, że te relacje między nimi zawiązują się jakby w rzeczywistości. Tam się dzieje istna magia. I nawet ci bohaterowie, którzy, jeśli chodzi o osobowość, charakter, są mi dalecy, to jednak gdzieś tam mimo wszystko stali mi się bliscy. Taką postacią, która na pewno jest zupełnie inna ode mnie, jest Adam. Przy czym on w pierwszym tomie, on jest taką tajemniczą postacią, o której jeszcze bardzo niewiele wiadomo. Będzie o nim wiadomo trochę więcej. Już nawet w drugim tomie, który ukaże się, uwaga, uwaga, we wrześniu, czyli niedługo. I Adam zaskoczył mnie. Przede wszystkim tym, że on się okazał postacią, no chyba mogę to powiedzieć, bardzo negatywną. Choć jednocześnie budzi współczucie, bo jemu się przecież przydarzyła okropna tragedia. Jest to postać, którą można w jakiś sposób polubić nawet. Parę razy zdarzy mu się zrobić coś dobrego, coś, co sprawia, że można go docenić. On nie jest taki do szpiku kości zły, ale jednak, będzie mieszał w życiu tych naszych bohaterów i w pewnym momencie mogę powiedzieć, że już dojdzie do takiego punktu, od którego no bardzo, bardzo ciężko będzie mu się odbić i bardzo ciężko będzie mu naprawić to, co zrobi. Ale jakaś szansa nadal przed nim jest. No, o tym jeszcze w pierwszym tomie się nie dowiemy, jak rozumiem. Znaczy, no nie dowiedzieliśmy się. Jeszcze nie, ale te osoby, które czytały pierwszy tom, już pewnie wiedzą, co Adam zrobił, w jaki sposób Adam próbował nawiązać znajomość z pewną osobą. I no, chyba się zgodzicie ze mną, że to było bardzo nie w porządku z jego strony. No i niebezpieczne może to być, ale nie zdradzimy tutaj. Tak. Wiesz co, tak jak mówisz teraz o twoich różnorodnych bohaterach, bo niewątpliwie oni są różnorodni, a jednocześnie prawdziwi, tak? Bo tak jak wspomniałem, bardzo łatwo można sobie przełożyć na swoją własną Tak. klasę, w której się było, albo być może czytelnicy, którzy będą czytać, są właśnie w takiej klasie. Ale właśnie zastanawiam się, kto czyta tę książkę, do kogo ona jest skierowana, do jakiego grona? Może czy masz jakieś informacje, kto ją czyta? Dużo osób czyta tę książkę pomimo tego, że nie są już, jak twierdzą, targetem. Czyli nie są już licealistami, nie czytają młodzieżówek i w ogóle sięgnęli po to, bo na przykład zaciekawił ich tytuł albo spodobała się okładka. Tym osobom książka się podoba. Oczywiście zaznaczają, że nie są już młodzieżą, ale mimo to czytało im się z przyjemnością. Jest to dla mnie bardzo, bardzo satysfakcjonujące, ponieważ ja też uważam, że to jest książka, która spodoba się nie tylko nastolatkom, że tam jest bardzo dużo uśmiechu dla dorosłego czytelnika, bardzo dużo mrugnięć do dorosłego czytelnika i dorosły czytelnik zobaczy w tym też troszkę inne rzeczy niż ten młody nastoletni czytelnik i też to na pewno doceni. I oczywiście też mam sygnały od młodych nastoletnich czytelników,
bardzo, bardzo dla mnie budujące, satysfakcjonujące, bo oczywiście miałam obawy. Ja już nie jestem nastolatką od kilku lat, więc zastanawiałam się, czy uda mi się wiarygodnie opisać młodzież, która jest współczesna, która teraz chodzi do szkoły. Powiedzmy, te kilka lat wstecz chodziła do szkoły. I ten odbiór jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący. Te opinie, które do mnie docierają, są pozytywne w większości, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Super. Bo właśnie też tak jak o tym mówisz, to myślę sobie, że z jednej strony jest to bardzo dobra książka dla nastolatków, licealistów, którzy gdzieś tam mogą się jakoś w tym odnaleźć i zobaczyć, jak no, ich rówieśnicy sobie radzą z różnymi problemami, ale też właśnie myślę, że może mieć jakiś taki wymiar, no nie chcę powiedzieć terapeutyczny, chociaż może też pod kątem rodziców, tak? Bo z jednej strony to mrugnięcie okiem, ja Tak. też tak miałem, ja też tak robiłem, a z drugiej strony takie uzmysłowienie sobie, co ci nastolatkowie wyprawiają i jak sobie z nimi radzić. Dokładnie. Co ci nastolatkowie wyprawiają i że nas przy tym nie ma. Tak. Bo to jest też to, co pojawia się w zasadzie w większości młodzieżowych książek i filmów, że ci rodzice są bardzo mocno na drugim planie. Że jednak ta młodzież chce już być bardzo samodzielna, chce podejmować własne decyzje, nawet jeśli popełnia błędy, to chce ponosić konsekwencje bez oglądania się na rodziców. I jeśli rodzice, czytając moją książkę, mogą wyciągnąć z tego jakąś wiadomość dla siebie, to jest między innymi właśnie ta wiadomość, że słuchajcie, nie ma was przy tym. Oni wam nie mówią o tym, co się dzieje w ich głowach. Między innymi dlatego, że uważają, że nic z tego nie zrozumiecie. No właśnie, tak jak Stąd między innymi tytuł. tytuł książki. Znaczy mówię też o tym, bo Tak. faktycznie, ale te wiadomości do rodziców, one są, pomimo że są krótkie, one są bardzo też jednoznaczne. I tu mam na myśli na przykład Zuzę, która, Tak. tak, no właśnie, czyli tutaj idę dobrym tropem, to wcale nie używasz jakichś wielu słów, a za pomocą jakichś takich prostych obrazów pokazujesz tę relację pomiędzy matką i córką, o tych wymaganiach względem dzieci, o tym, w jakie kompleksy może to wprowadzić dzieci, tak, i do czego może to doprowadzić, do jakich właściwie, no tragedii, no jakby nie patrzeć, bo tak to trzeba nazwać, tak, wtedy, kiedy tych rodziców właśnie nie ma, tak, albo to ich, to ich jakby pojmowanie tego wychowania jest w jakiś sposób zaburzone, tak. Tak, w zasadzie Zuza jest bardzo charakterystyczną postacią dla tej książki i dla tej serii, bo to jest właśnie taki dramat skrywający się pod otoczką, która jest piękna, błyszcząca i z wierzchu wydaje się, że wszystko jest w porządku. Zuza wydaje się być po prostu księżniczką, zresztą tak jest określana, jest atrakcyjną dziewczyną, popularną, przyjaźni się z równie atrakcyjną i popularną dziewczyną, chłopcy o niej marzą, koleżanki jej zazdroszczą, natomiast ona ma dramatycznie niską samoocenę, co dla czytelnika jest jasne właściwie od początku, ale ci jej rówieśnicy tego nie wiedzą. I ta niska samoocena właśnie wynika między innymi z jej relacji z matką, może nawet przede wszystkim z tych relacji. Ona cokolwiek by nie zrobiła, nie jest w stanie zaspokoić wymagań tej matki. A czy ten wątek będzie jeszcze rozwinięty w kolejnych częściach? Będzie. Będzie. I mogę powiedzieć ci, że idziesz dobrym tropem, jeśli chodzi o interpretację tego wątku, że to jednak będzie narastało. Okej, czyli no to nieźle. Będzie się Będzie działo, się będzie się działo, działo, tak. właśnie. No właśnie, bo ta pierwsza książka, nic z tego nie zrozumiecie, to jest dopiero pierwszy tom, a z tego, co się orientuję, z tego, co
mówiłaś jeszcze przed nagraniem, no to tych tomów masz już napisanych 5. Pięć. Pięć i mogę powiedzieć, że piszę szósty. Jeszcze nie wiem, jaka będzie jego przyszłość, bo na ten moment umowę mam na pięć tomów, ale mam nadzieję, że czytelnicy też będą chcieli znać dalszy ciąg historii. Bo pierwsza książka, ona rozgrywa się na przestrzeni 2 miesięcy, prawda? To jest nowy rok szkolny, druga klasa liceum, wrzesień, październik. Kolejne książki będą się działy w kolejnych takich 2-miesięcznych okresach? Tak, analogicznie. Drugi tom to jest listopad i grudzień, potem trzeci tom styczeń i luty i tak dalej, praktycznie do końca roku szkolnego. Czy szósty tom to będą wakacje? Niestety nie. Choć niektóre osoby, które czytają na bieżąco, zachęcały mnie do tego, żeby opisać wakacje, ale to by było dopiero karkołomne, opisać to, co robi kilkanaście osób w czasie wakacji. Przecież oni no, nie są w jednym miejscu wtedy. No to wyzwanie dla ciebie. Więc to wyzwanie, może kiedyś faktycznie podejmę to wyzwanie, ale na ten moment szósty tom to jest wrzesień znowu i październik, następny rok szkolny. Czyli to będzie rok maturalny, tak? Jak rozumiem, bo Tak, też tak, z tak. tego, co czytałem w takim posłowie, w książce napisałaś, że też zmieniłaś te realia licealne, tak? Na Tak, tak, trzyletnie tak. liceum i cztero. Tak, ja mogę powiedzieć czemu tak było. Chodzi o to, że moi licealiści trafili na taki bardzo specyficzny okres, jeśli chodzi o reformy polskiej edukacji, który trwał bardzo krótko. To było trzyletnie liceum, i to było liceum z bardzo mocno zaznaczonymi profilami. Czyli dajmy na to, jeśli moi bohaterowie są w klasie o profilu humanistycznym, to nie powinni się uczyć takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, tylko mieliby jeden przedmiot obejmujący wiedzę z tych zagadnień, nazywający się przyroda. I ja wiedziałam o tym, może nie na samym początku pisania książki, ale już w pewnym momencie na etapie pracy nad książką wiedziałam, że tak jest. I nie miałam pojęcia, co z tym zrobić, bo strasznie mi nie pasowało to słowo przyroda. Mnie się to kojarzy z nauczaniem początkowym, ale to jeszcze bym przebolała. Natomiast no, fabularnie parokrotnie potrzebowałam tam po prostu nauczycieli przedmiotów ścisłych i nie mogłam jakoś tego wszystkiego zmieścić w tej jednej osobie, tego nauczyciela, powiedzmy Ryśka w tym przypadku, który jest biologiem. Radziłam się różnych osób, co z tym zrobić, ale konkluzja moja była taka, że okej, kończy się ten czas specyficzny w polskiej edukacji, znowu wraca do łask biologia, fizyka, chemia, znowu te przedmioty będą nauczane, więc uznałam, że może nie ma potrzeby tak trzymać się bardzo ściśle takiej rzeczywistości, która trwała tak krótko. Więc uznałam, że faktycznie posłowie się przyda, żeby wytłumaczyć, dlaczego zdecydowałam się na taką zmianę, ale że jednak będę się trzymać tego, co było znane młodzieży i za moich czasów, i za czasów młodzieży, która obecnie uczy się w liceum, że jednak ta przyroda jest rozbita na więcej przedmiotów. A dlaczego liceum trzyletnie? Jeśli bym się trzymała tego, że to ma być czteroletnie liceum, to oni musieliby być w trzeciej klasie. I w takie bajki, że oni przez 2 lata chodzili razem do klasy, nic o sobie nie wiedzą i praktycznie się nie znają, a przyszła jedna Kaśka i nagle to wszystko się nie zmieniło, to już nikt by mi nie uwierzył. No tak. W to by już nikt nie uwierzył. A z kolei, gdybym próbowała ich przenieść, odmłodzić o rok, no to nie byłoby zbliżających się osiemnastek, a one jednak są dla akcji książki bardzo ważne. Więc naprawdę myślałam nad tym długo, jakby pogodzić zarówno chęć odzwierciedlenia realiów, jak i chęć napisania historii, którą miałam do napisania.
I myślę, że znalazłam takie optymalne wyjście. No jako autor miałeś do tego prawo, żeby sobie to zrobić po swojemu. Super. No ja faktycznie jako osoba, która chodziła do 3-letniego liceum, nawet nie zwróciłem początkowo na to uwagi, że to jest ważne. Dopiero w tych słowach na końcu książki, gdzie to wyjaśnienie padło, zdałem sobie sprawę, że faktycznie sytuacja wygląda trochę inaczej. Inaczej. No. A jak długo pisałaś pierwszy tom? Pierwszy tom pisałam, pierwszą wersję pierwszego O, tomu no. pisałam tak około 5 miesięcy, pół roku. I początkowo pierwszy tom zawierał w sobie akcje i wydarzenia pierwszego i drugiego tomu, czyli od września do grudnia. Miał jakieś 380 stron w Wordzie, czyli był długi, bardzo długi. Bardzo. A jednocześnie to nagromadzenie wątków w nim sprawiało, że one były dość muśnięte. Nie były takie dogłębnie przedstawione, dogłębnie poprowadzone. Więc podział książki na dwie mniejsze części zrobił tutaj niesamowitą robotę, bo dzięki temu ja mogłam bardziej się skoncentrować na wątkach pierwszego tomu i na wątkach drugiego tomu. W przypadku pierwszego tomu było to trudniejsze zadanie, bo podział wykazał, że wrzesień i październik to w zasadzie dopiero wstęp do całej historii, dopiero tam się zaczynało coś dziać. Więc musiałam tak przebudować książkę i tak wyodrębnić takie ważniejsze wątki, które jakoś się zamykają w obrębie tych 2 miesięcy, żeby ta książka miała szansę stać się pełnoprawną całością, żeby to nie był tylko wstęp do całej historii. Dlatego dopisałam bardzo dużo scen do wątku muzycznego, który wcale nie był jeszcze tak istotny na tym etapie pisania. On tak troszeczkę był częścią tła. Jakiś szkolny zespół brał udział w jakimś konkursie z jakimś nie najgorszym rezultatem. Natomiast całe te emocje z tym związane, całe to napięcie, które tam się dzieje, to są sceny, które dopisałam już w trakcie poprawiania tekstu. Okej, okay. A dalej jest tak, że piszesz ręcznie i każesz mężowi przepisywać? Ja mu nic nie każę. On sam się zaoferował, sam chciał. Absolutnie tu żadna małżeńska przemoc ani manipulacja nie wchodzi w grę. To jak do tego doszło, że on przepisywał Tak. twoją książkę? To jest w ogóle piękna historia. Ja byłam wtedy z noworodkiem w szpitalu. Już pracowałam nad książką, zaczęłam ją pisać praktycznie w końcówce ciąży. Chwilami ciężko mi było wysiedzieć przy komputerze, ale chciałam pisać. Byłam tak naprawdę jeszcze bardzo na początku historii. No i jak już byłam w tym szpitalu z tym noworodkiem, to oczywiście nie miałam przy sobie komputera, a nadal bardzo chciałam pisać. No tak. I któregoś dnia mąż, kiedy przyjechał do nas w odwiedziny, przywiózł mi zeszyt, powiedział: pisz ręcznie, ja to przepiszę. Bardzo mnie to ucieszyło, bardzo dobrze mi się pisało. Na tym etapie lepiej mi się pisało ręcznie niż na komputerze. Może dlatego, że na komputerze to jednak ten backspace bardzo mnie kusi. Napiszę jakieś słowo, po czym uznam, że inne byłoby lepsze i od razu je wymazuję, poprawiam. Jak wyłapuję powtórzenia, to też od razu je poprawiam i tak piszę i jednocześnie sobie to trochę redaguję. Więc to trochę trwa. A jeśli piszę ręcznie w zeszycie, to po prostu piszę z nastawieniem, że później się poprawi. Więc bardzo dużo napisałam ręcznie.
cztery tomy chyba, z tego co pamiętam, cztery pierwsze tomy zostały napisane w zeszycie. Już piąty tom pisałam całkowicie na komputerze, bo jednak dla mojego męża też w pewnym momencie stało się to bardzo czasochłonne, to przepisywanie. I ja po prostu szybciej pisałam niż on przepisywał, więc w pewnym momencie już wzięłam to na siebie i zaczęłam faktycznie oswajać się z tą klawiaturą i z tym backspace'em. I od piątego tomu począwszy piszę już całość na komputerze. A czy w związku z tym, że mąż przepisywał, to on był jednocześnie twoim pierwszym czytelnikiem i odbiorcą tego, co napisałaś? Tak, zdecydowanie tak. On mi bardzo dodał skrzydeł, jeśli chodzi o pisanie tej historii, bo praktycznie od razu, kiedy dałam mu ten zeszyt do przepisania, bardzo szybko dostałam od niego wiadomość zwrotną, że fantastycznie się to czyta, że to jest najlepsza rzecz, jaką napisałam do tej pory i że ma wielką nadzieję, że to będzie wydane. I to mnie tym bardziej zmobilizowało, żeby na pewno to dokończyć i na pewno dążyć do tego, żeby to zostało wydane. Więc tak, mąż zdecydowanie jest moim pierwszym czytelnikiem. Nasza współpraca polega na tym, że ja mu po prostu wysyłam pliki tekstowe i on je czyta. To w dalszym ciągu je czyta, wypowiada się na temat tego, co napisałam, wyłapuje czasami literówki albo jakieś brakujące kropki, powtórzenia. Oprócz męża mam również grono zaprzyjaźnionych pisarek, z którymi tworzymy grupę Mastermind. I ja im czasami wysyłam takie fragmenty, jak to określam, prosto z pieca, czyli jeszcze w ogóle nie poprawione, nie przeczytane drugi raz, nawet czasem niedokończone. Czasami dopiero później czytam to, co im wysłałam i widzę, że pojawiają się jakieś literówki albo wręcz pomylone słowa. Miałam napisać coś innego, napisałam coś innego albo pisałam na telefonie i autokorekta zmieniła mi słowo, ale wysyłam im to i piszę od razu: słuchajcie, to jest niedokończone jeszcze, ja jeszcze będę rozbudowywać tę scenę, ale już można czytać. Bo z tego co wiem, to też angażuje się w prowadzenie dwóch grup pisarskich, prawda? To jest od czeladnika do Tak, tak, rzemieślnika tak. i piszemy codziennie grupa Piszemy wsparcia, tak? codziennie. Tak, zgadza się. Od czeladnika do rzemieślnika to jest grupa założona przez znajomą pisarkę. Znajomą pisarkę, z którą poznałam się również w innej grupie pisarskiej. Facebook w ogóle niesamowicie sprzyja budowaniu takiej pisarskiej społeczności. I pewnego pięknego dnia Kasia zaprosiła mnie do współprowadzenia tej grupy. Ja się bardzo ucieszyłam i od tej pory prowadzimy ją w zasadzie trzyosobowo. Dołączyła do nas jeszcze jedna wspaniała pisarka, Asia. Natomiast piszemy codziennie, to jest taka inicjatywa, ona ma za sobą burzliwą historię. To jest inicjatywa też kilku pisarek. Też znamy się z innych grup pisarskich. Staramy się codziennie motywować uczestników grupy do tego, żeby napisać choć parę słów, choć parę zdań. Dzielimy się jakimiś refleksjami związanymi z tym pisaniem, trudami, wzlotami, upadkami, tym, co się dzieje u naszych bohaterów, różnymi inspiracjami, motywacjami. Więc to jest naprawdę świetna grupa, którą bardzo polecam i do której bardzo zachęcam, zapraszam, dołączajcie. Zresztą tak samo zapraszam również do grupy od czeladnika do rzemieślnika. Czyli co, można tę grupę odnaleźć i dołączyć do nich, tak? Tak, jak najbardziej polecam. Okej, Zapraszamy. tylko wtedy trzeba pisać codziennie. Właśnie niekoniecznie, to znaczy oczywiście do tego dążymy i do tego motywujemy, ale wszyscy zgadzamy się, również moje koleżanki, które ze mną prowadzą te grupy, że nie zawsze jest to po prostu możliwe, nie zawsze jest na to czas, nie zawsze jest na to siła.
Czasami codzienność nas pochłonie, czasami zdarzają się blokady twórcze, że po prostu nie jesteśmy w stanie nic napisać, nawet jeśli jest czas i chcemy. Więc o takich rzeczach też rozmawiamy. A oprócz tego zaangażowania w te grupy pisarskie, z tego co wiem, prowadzisz również, i to już od wielu lat z powodzeniem, bloga, tak? Szczęśliwa Siódemka. Tak, tak, tak. Prowadzę blog od ponad pięciu lat prowadzę. Zaczęłam go prowadzić, kiedy mój starszy synek był malutki, kilkumiesięczny, już zaczął w miarę się sam sobą zajmować, troszkę więcej spać w ciągu dnia i poczułam, że mam czas na to, żeby zrobić coś dla siebie, żeby jakoś wykorzystać fakt, że mam coś do powiedzenia, że mam pewne przemyślenia, refleksje, którymi chcę się dzielić, i zaczęłam prowadzić bloga. Tam jest dużo właśnie na temat mojego macierzyństwa, różne moje przemyślenia na życiowe tematy, również recenzje książek, głównie książek dla dzieci. Blog troszeczkę poszedł w odstawkę, odkąd ta moja działalność pisarska się bardziej rozwinęła, bo po prostu nie na wszystko starcza mi czasu. Ale w dalszym ciągu blog jest aktywny. Ja też od czasu do czasu przypominam starsze teksty, które się tam ukazały. One nadal mają wartość. Nie pod każdym względem są aktualne, bo niektóre teksty, niektóre wpisy tworzyłam tak na zasadzie trochę pamiętnika, relacji z tego, co aktualnie się dzieje u mnie i powiedzmy, jeśli dzieci miały wtedy mniej lat niż w tym momencie, to pisałam o rzeczach właśnie charakterystycznych związanych z tym okresem rozwoju dziecka. Natomiast w dalszym ciągu jest tam sporo ciekawych informacji, które mogą się komuś przydać, albo dodać komuś sił w trudnych chwilach. No właśnie, a kiedy w ogóle zaczęłaś pisać? Kiedy pierwsze próby pisarskie u ciebie się pojawiły? Kiedy poznałam literki. Moja mama przechowuje moją pierwszą powieść, która miała jakieś 4 strony i bardzo bogate ilustracje. Ja niestety nie pamiętam, czy te ilustracje zostały wykonane przeze mnie, czy przez moją starszą o 2 lata siostrę. Wydaje mi się, że rozpoznaję tam styl rysowania mojej siostry, która też wówczas była bardzo małym dzieckiem, ale nie jestem pewna. Naprawdę nie pamiętam, która z nas to rysowała. Pisałam chyba ja, ale to naprawdę była wybitna literatura. No to pierwszy debiut masz już za sobą dawno, tak. Dawno temu. Tak, tak, tak. Mam debiut za sobą. Ja pamiętam też, kojarzy mi się, że był taki czas, że ja jeszcze bardzo słabo sobie radziłam z tym pisaniem tych literek i moja siostra spisywała to, co ja jej tam podyktowałam. Jednocześnie okraszała to rysunkami. Tak, 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 tak. Więc ja pisałam zawsze chciałam pisać. Zawsze marzyłam o pisaniu. Pierwsza książka, którą wysłałam do wydawnictwa, to było jak byłam w liceum. Wysłałam z ogromnym przekonaniem, że na pewno odpowiedź będzie pozytywna i na pewno książka podbije rynek polski, albo i nie tylko polski. Tak już zapobiegawczo na wszelki wypadek umieściłam akcję w Stanach Zjednoczonych, żeby Amerykanie czytając czuli się jak u siebie. Więc naprawdę plany miałam wielkie. Całe szczęście książka nie została wydana, bo nie chciałabym, żeby gdzieś tam istniała w świecie podpisana moim nazwiskiem. Choć z perspektywy czasu myślę, że ona nawet miała swoje zalety.
miała O, swoje no. zalety i gdyby ktoś wówczas usiadł ze mną, zobaczył w tym potencjał i wskazał mi, co jest do poprawy, to może nawet coś by z tego było. No, tak jak o tym mówisz, to myślę, że zasugerowałaś się tutaj hasłem szkoły, którą opisujesz w swojej książce. Wylatuj nad poziomy, tak? Nad poziomy wylatuj. Abyś wiedział, to hasło w ogóle. Ja przez pewien czas myślałam, że to będzie tytuł książki albo serii. Ono ma tam duże znaczenie. To nie jest tylko jedno znaczenie. Natomiast nie zdecydowałam się na ten tytuł, gdyż to nie brzmi jakoś tak, nie wiem, melodyjnie. Nie czułam, nie wyobrażałam sobie, nie wiem, tego tytułu na okładce książki, że on będzie taki chwytliwy, taki zapadający w pamięć, jak obecny tytuł. Ale zdecydowałam się to zachować jako właśnie motto szkoły. Co ciekawe, motyw z mottem i napisem na ścianie jest bardzo bezpośrednio zaczerpnięty z moich lat licealnych i ze szkoły, w której się uczyłam. Tam był co prawda inny napis, ale miał bardzo podobne znaczenie. Okej, okay, czyli jakaś tam inspiracja była i jest to widoczne. Martyna, powiedz mi, co jest dla ciebie teraz największym wyzwaniem? Próbuję opracować zmieniacz czasu, O. żeby poradzić sobie z wszystkimi zadaniami, które mam, które realizuję i które chciałabym realizować. Jeszcze mi się nie udało, ale pracuję nad tym. Ja pracuję zawodowo. Mam dzieciaki, które są w takim wieku, że spędzanie z nimi czasu jest jedną wielką przygodą, ale też wyzwaniem, bo to już nie jest tak, że nie wiem, pomacham nad nim grzechotką i on jest zachwycony, tylko już teraz trzeba się bawić. 5 i 3 lata mają, w zasadzie 5,5 i 3,5. No, oprócz tego oczywiście piszę, robię te wszystkie fajne rzeczy, o których wspomniałeś. Staram się jakoś działać promocyjnie, jakoś poinformować jak najszersze grono odbiorców, że jest książka i jest fajna i warto ją przeczytać. No też czasami oczywiście potrzebuję odpoczynku, po prostu porobić coś dla siebie, spędzić czas z mężem, z przyjaciółmi. I tak to wszystko wzajemnie oczywiście można pogodzić, tylko ta doba musiałaby mieć jeszcze tak ze 24 dodatkowe godziny. Więc pracuję nad tym. Pracujesz nad tym, to ja zapytam się o jeszcze jedną rzecz. Przeczytałem na twoim blogu kilka rzeczy, które chciałabyś zrobić po swoich kolejnych urodzinach. I zapytam się, czy udało się tobie udać na kolejny nocny spacer? Czy udało się zrealizować? Tak, Tak. udało mi się. To jest niesamowicie relaksujące, odprężające. Ja w ogóle lubię spacery, bardzo lubię spacery, a w nocy świat wygląda inaczej, nie ma takiego ruchu, nie ma takiego poczucia, że trzeba się gdzieś śpieszyć. I to jest naprawdę przyjemna, relaksująca aktywność. To ja na koniec zapytam się jeszcze o jedną rzecz, również z Twoich postanowień pourodzinowych. Dlaczego mówienie innym, że są ważni, jest takie ważne? Bo potrzebują to wiedzieć, a czasami zakładamy błędnie i niepotrzebnie, że przecież i tak wiedzą. Trzeba im o tym mówić, trzeba im o tym przypominać, bo nie zawsze mamy dla siebie czas, nie zawsze mamy dla siebie cierpliwość, nie zawsze jesteśmy w dobrym nastroju. I czasami warto przypomnieć, słuchaj, nic się nie zmieniło. Ja mogę być bardziej zajęta, bardziej zmęczona, bardziej zniecierpliwiona, ale nadal tu jestem. I myślę, że to jest ważne.
Nie chcę popadać tutaj w bardzo patetyczny, poważny ton, ale też prawda jest taka, że nigdy nie wiemy, ile razy jeszcze będziemy mieli okazję o tym powiedzieć. Więc warto mówić tu i teraz, póki wiemy, że ta okazja jest. Martyno, ja myślę, że w kontekście Twojej książki to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo to się odnosi właśnie też do relacji Twoich bohaterów z rodzicami, z rówieśnikami, z Tak, nauczycielami. tak, tak. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Zgadzam się. Dziękuję. Bardzo, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.